Test PAPA, zwany inaczej testem podwójnym, jest testem biochemicznym, pobieranym z krwi odciężarnej, nieinwazyjnym, bezpiecznym całkowicie. Natomiast on ma dwa cele. Po pierwsze to jest wykluczenie wad genetycznych poprzez wyliczenie ryzyka wad genetycznych. Ale drugim jeszcze ważnym celem wykonywania testu PAPA jest też określenie ryzyka wystąpienia w późniejszym przebiegu ciąży, nadciśnienia u matki i ewentualnego zatrzymania wzrastania u dziecka, zwanego inaczej hipotrofią. A więc test PAPA jest bardzo ważnym elementem diagnostycznym, który pozwala wykluczyć wiele problemów, które mogą się w ciąży pojawić, tym bardziej, że posiadamy skuteczną profilaktykę w postaci niskodawkowej aspiryny, którą w przypadku wysokiego ryzyka możemy mamie zalecić.